Wybory samorządowe tuż. Już dziś podejmij działanie. O sukcesie wyborczym zadecyduje umiejętność zaprezentowania siebie i swojego programu wyborczego. Telewizja Kutno profesjonalnie przygotuje promocję Twojego wizerunku medialnego. Indywidualnie przygotujemy ofertę. Stworzyliśmy specjalną stronę internetową, dedykowaną wyborom. www.kutnowybory.pl. Zachęcamy do współpracy. Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Dzień dobry, Kinga Maryniak. Dziś mamy 10 dzień października. Imieniny obchodzą Paulina i Franciszek. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. Pod szkołą podstawową nr 1 w Kutnie powstała zatoka parkingowa, na której można zatrzymywać się do 2 minut. Część kierowców ignoruje jednak ten zakaz. Przed szkołą podstawową nr 1 przy ulicy Zamojskiego w Kutnie niedawno powstała zatoczka parkingowa, na której auto może stać maksymalnie do 2 minut. Niestety część kierowców nagminnie łamie ten zakaz. Na ulicy Zamojskiego, na zatoczce przy szkole podstawowej nr 1 były podejmowane interwencje wobec osób, które nie stosowały się do znaku zakazu zatrzymywania z opisem oczywiście powyżej 2 minut. Wobec takich osób, które nie stosowały się do tego znaku, były wyciągane konsekwencje prawne. Za takie popełnienie takiego wykroczenia grozi mandat w wysokości 100 zł, jeden punkt karny. Przed willą doktora Troczewskiego, która jest obecnie modernizowana, stanie wkrótce pomnik. Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości w Kutnie będzie odsłonięcie pomnika ławeczki doktora Antoniego Troczewskiego. Wykonania rzeźby podjął się profesor Marian Molenda, który w oparciu o zdjęcia doktora Troczewskiego przygotował szkic pomnika. Na jego podstawie zostały wykonane modele z gipsu, a następnie z gliny. Wkrótce pomnik stanie przed willą doktora, która jest obecnie modernizowana. Wprowadzeniem do tego będzie otwarcie wystawy w dniu dzisiejszym w Muzeum Regionalnym, wystawy o lekarzach kutnowskich, w tym o doktorze Troczewskim. Jest to bardzo ciekawy fragment historii miasta, mówiący o tym, jak wielką rolę odgrywali wówczas lekarze w mieście. Lekarze wówczas byli tą grupą nie tyle profesjonalistów, co społeczników inteligencji klasycznej. Ekspozycję będzie można oglądać do końca listopada. Wstęp jest bezpłatny. Dla wiadomości dnia Anna Królak. Policjanci apelują o noszenie odblasków. W okresie jesiennym piesi narażeni są szczególnie na niebezpieczeństwo. Okres jesienno-zimowy to szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność. Wszystko to powoduje, że tzw. niechronieni uczestnicy ruchu, między innymi piesi, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Chcemy zwrócić apel do wszystkich mieszkańców o noszenie elementów odblaskowych. One są bardzo ważne, nawet najmniejszy element odblaskowy może nas uchronić przed niebezpieczeństwem. Pamiętajmy, że obowiązkowe używanie odblasków dotyczy wszystkich pieszych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym.
Odblaski no przede wszystkim znacząco poprawiają widoczność pieszego i mogą uratować nam życie, ponieważ kierowca o wiele wcześniej zauważy pieszego, który jest właśnie wyposażony w taką kamizelkę czy opaskę odblaskową. Pamiętajmy, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba mająca na sobie elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie małe w całym regionie. Temperatura 4 stopnie w Kutnie, 8 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W dzień słonecznie. Temperatura 21 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 9 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali.